Witam serdecznie w kolejnym bardzo ciekawym samochodzie. Po raz trzeci zasiadamy do Mercedesa E-klasy, ale znowu jest to bardzo inne auto. Zaczynaliśmy od E63 AMG S, który był super. Jeździliśmy nim w Portimao, potem wsiedliśmy do klasycznego Klekota w kombiaku. To była E220D i teraz siadamy do auta, który się mocno kojarzy z Formułą 1, ponieważ jest to E350E, czyli Mercedes hybrydowy. Pierwszy raz w życiu jeździłem hybrydowym Mercedesem. Od razu jest to oczywiście plug-in, czyli auto, które możemy podłączyć do kontaktu i które po załadowaniu, zdaniem producenta, może przejechać 33 km tylko na akumulatorze. No, moim zdaniem gdzieś koło 24-26, natomiast cały czas jest to całkiem spoko zasięg. Odpalił nam się w trybie hybrydowym od razu. Jest naszpikowany elektroniką i chyba się na tym skoncentrujemy głównie akurat w tym modelu, bo po prostu to, co się tutaj dzieje na tej desce rozdzielczej, to przychodzi ludzkie pojęcie, ale to za chwilę, na razie jeszcze się przejedziemy. Odpalił nam się w trybie hybrydowym i w tym trybie przede wszystkim korzysta z silnika elektrycznego, natomiast często też posiłkuje się silnikiem benzynowym. Ja go od razu przestawię na mod tylko elektroniczny. Jest też charge, to mnie bardzo cieszy, bo ja nie mam gdzie ładować samochodów na co dzień, więc jak dostaję plugina, którego nie da się naładować od silnika, no to wtedy tak trochę na tym cierpię, muszę kombinować. A tak po prostu naładowałem sobie go od silnika i działa to bardzo dobrze, bo pierwsza rzecz, jaką trzeba powiedzieć o tej hybrydzie, która mi się sympatycznie kojarzy z Formułą 1, lubię sobie myśleć, że to jest ten jeden z bardzo niewielu elementów, w których faktycznie ta technologia z Formuły 1 pomaga w technologii samochodowej. On się bardzo skutecznie ładuje, czyli tak jak w różnych hybrydach różnie działa ten moment, kiedy naciskasz hamulec i z różną prędkością się te akumulatory ładują, on tutaj energię odzyskuje bardzo szybko. To jest bardzo ważne, bo to nie jest proste. Kiedy w Formule 1 weszły systemy hybrydowe po raz pierwszy, kersy, no to wówczas nie tylko odzyskiwanie energii, ale przede wszystkim wkładanie do akumulatora w odpowiednim tempie to był problem. Teraz jedziemy sobie tylko i wyłącznie na silniku elektrycznym. Silniku, który jest naprawdę dynamiczny i w pełni funkcjonalny w mieście. Naprawdę niczego więcej nie potrzebujemy. Napęd jest przenoszony na tylną oś. Jedzie się bardzo, bardzo sympatycznie. Jak już mówiłem, w razie czego bardzo skutecznie E-klasa hybrydowa odzyskuje tę energię. To jest duża zaleta. Natomiast, no co, jest to, ponieważ jest to samochód hybrydowy, no to jest obciążony takimi przypadłościami, jak i samochody Formuły 1 w pewnym sensie. Czyli jest to nadmiar masy i jeśli chodzi o przyspieszenie, tego się tak bardzo nie odczuwa, dlatego że on nam śmiga do setki z tym napędem w 6,2 sekundy. Ma 88 koni silnik elektryczny, 211 silnik spalinowy, co ciekawe dwulitrowa czterocylindrowa rzędówka, taka, a na klapie 350, czyli 6,2 sekundy do setki to jest wynik naprawdę bardzo, bardzo porządny. Mega fajnie się tym śmiga. I takie najbardziej charakterystyczne i uderzające jest wręcz, przełączam teraz na hybrydę, to, że z takiego samego dołu, nawet jak jest niska trakcja, ja nie mam zamiaru jakoś tutaj mielić kołami i szaleć, bo to nie jest auto od tego ewidentnie, no to on wówczas tak potrafi bardzo dynamicznie sobie ruszyć z miejsca dzięki tej sile elektrycznej. No i potem powiedzmy ta dynamika już jest no już współmiernie niższa, im bardziej się rozpędzamy. Więc przyspieszenie naprawdę bardzo dobre, natomiast jeśli chodzi o własności jezdne, no tutaj charakterystycznie, dlatego że zawieszenie działa inaczej. Teraz sobie jeszcze spróbujemy nawet przestawić trochę funkcję jazdy na eko, na sport włączmy. Natomiast nie jest tak komfortowy jak przeciętna E-klasa i co najważniejsze, nie daje takiego poczucia zwinności i lekkości w zakrętach. Dobrze się prowadzi, natomiast no jednak no oczywiście nie porównuję z AMG, bo tamten to w ogóle wyjeździł rewelacyjnie. Natomiast ten E220 też fajnie leżał w rękach, on nie kusił do szybkiej jazdy. Natomiast jak już człowiek chciał sobie zaszaleć, to naprawdę dawał takie wrażenie dużej lekkości i zwinności zaskakujące i sprawiał, że za kierownicą naprawdę dużego auta, które trochę jak samochód Formuły 1 w skojarzeniu Hamiltona porównałem, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, trochę jak Łódź przypomina, za kierownicą sprawia wrażenie bardziej samochodu no, kompaktowego. W prowadzeniu nie. Tutaj czujemy cały czas, jedziemy autem dużym i autem reprezentacyjnym i jest to ponad wszystko samochód bardzo, bardzo elegancki. Już nie będziemy wychodzić na zewnątrz i go pokazywać, bo widzieliśmy E-klasę, co najwyżej tam dorzucę zdjątka, żebyście rzucili okiem, natomiast to, co się zawsze rzuca w oczy, to jest absolutnie niesamowita, fantastyczna elegancja E-klasy, szczególnie w tych wersjach bogatszych. Jest to auto totalnie, absolutnie reprezentacyjne i moim zdaniem wygląda lepiej niż poprzednie S-klasy. No, co do nowej, już można polemizować, no, S-klasa jest też trochę większa, tak? Ma inne zastosowanie i samo to S na klapie bagażnika już daje jej większego prestiżu, natomiast jeśli chodzi o sam wygląd auta, o jego design i proporcje, i bryłę, i kształt, i detale, jest to super eleganckie, super ładne auto.
bardzo fajnie ten kontrast się też w środku prezentuje, dlatego że z jednej strony człowiek odnosi wrażenie, że wsiada do samochodu, który trąci myszką. Jest w nim dużo takich klasycznych elementów. Teraz te zegary tego nie pokazują, ale generalnie sprawia wrażenie samochodu znowu takiego z klasą i w zasadzie taki, jaki powinien sprawiać wrażenie Mercedes, każdy moim zdaniem, bo te auta są właśnie od tego. Natomiast no, z drugiej strony okazuje się, że jest tutaj po prostu tona, ale to absolutnie tona elektroniki, która bardzo ciekawie funkcjonuje i to wam teraz tak naprawdę będę chciał pokazać w tym momencie. To jest dla mnie najważniejszy temat, bo to, co się tutaj dzieje, szczególnie z deską rozdzielczą, to jest po prostu szok. Wcześniej wrzucałem zdjęcie, porównanie tam trzy opcje deski rozdzielczej w BMW 440i. Takie coupe, ale zupełnie inny typ samochodu. I on zmieniał deskę, wygląd deski rozdzielczej wraz z trybami jazdy. Teraz w tym samochodzie, z tego co mi się wydaje, to też jest możliwe, natomiast generalnie teraz jest to ustawione jednak tak raczej, żeby że on zestawia szafę taką samą. Natomiast w razie czego za pomocą manualnej obsługi możemy robić absolutnie niesamowite numery. Nie będę wam wszystkiego pokazywał. Rzućmy tu kokiem już na sam właśnie design, czyli właśnie materiały i ten piękny analogowy zegarek i te przełączniki, które też robią robotę i 4 wolty powietrza. To mi się zawsze strasznie podoba w Mercedesach. I skoncentrujemy się na chwilę na tym dużym wyświetlaczu, na tym potężnym. To jest w zasadzie takie dwa tablety zespolone w jednym. Tak wygląda deska rozdzielcza, zaraz do niej przejdziemy. W jednym rzędzie, dwa potężne. Wiele osób tak się trochę buntowało, że w Mercedesie tak nie powinno być. A jednak powiem wam szczerze, że kurczę, funkcjonuje to fajnie. Ile mamy do sterowania w ogóle? To steruje trybami jazdy, jeśli chodzi o napęd, to bardziej jeśli chodzi o własności jezdne i tutaj podnosimy samochód. Podnoszenie kotary typowe w Mercedesie, natomiast słuchajcie, te przyciski, to pokrętło służą do sterowania tym i tym, tak naprawdę także, tym i tym. To jest touchpad, który dokładnie służy do tego samego i jeszcze oprócz tego to smyradełko, to jest taki touchpadzik. Zwróćcie uwagę, co się tutaj dzieje, kiedy nim sobie smaruję. I to... One też służą do regulacji tego i to dodatkowo lewe do regulacji zegarów. Czyli mamy trzy w zasadzie interfejsy do obsługi tego samego. Okej, wracając. Pokrótce to duże menu, bo tutaj po prostu mamy główną funkcję, czyli między nimi nawigację. Jest bardzo fajna, duża, wygodna. To jest duży komfort, aczkolwiek ja i tak lecę zawsze na Google Mapsie. Tutaj są nośniki do muzyki, do telefon. Oczywiście jakieś takie kwestie już wykorzystania możliwości komunikacji tego Mercedesa. Regulacje dotyczące samego samochodu. O, tutaj na przykład mamy włączenie stabilizacji, kamera i parkowanie, asystent hamowania. No tak, dużo, dużo funkcji związanych z prowadzeniem, z bezpieczeństwem, tutaj z jazdą hybrydową. To mi się bardzo podoba, klimatyzowanie. I tu na przykład możemy sobie zrobić rodzaj nawiewu, ale także zapach, jaki będzie wydzielał. Ja teraz jest włączony, włączyłem niski i to ja niestety, wiecie, męski nos nie jest tak czuł, ale jak wsiadła kobieta, kto tu jechał, co tu się działo? No, powiedziała co prawda, że jest to przyjemny zapach, ale wydawało się, że siedziała tu inna kobieta i że nie używa z jakichś szczególnie drogich perfum. Natomiast zapach, tak, jak to jest przyjemny i tutaj całe jeszcze rozwiązania systemowe i tutaj proszę bardzo, widok i style i teraz właśnie, to jest podstawowy, znaczy to jest ten taki futurystyczny, ale mam jeszcze wygląd klasyczny, bardzo ładny w Mercedesie, ten, z którym się przywitałem. I mamy wygląd sportowy. Teraz to, co będę wam pokazywał akurat na klasycznym i sportowym, działa tak samo, dlatego że zobaczcie, tutaj teraz mamy w środku grafikę samochodu, przepływ energii, po prawej to jak ten eko, wskaźnik eko, czyli to jak oszczędnie jedziemy, czy dobrze hamujemy i skutecznie i tak dalej. Natomiast możemy, przesuwając smyradełkiem w prawo, przestawiamy się na prawy licznik i tu zaczynamy sobie kombinować. Proszę bardzo, mapa wkomponowana. To jest zużycie energii elektrycznej, po prostu procentowe zużycie energii. To jest obrotomierz klasyczny. To samo, co jak już widzieliśmy. Tutaj są dane zużycia. Teraz na ostatnich 11 km wyszło 13,8, ale trochę ładowałem akumulator. Długodystansowe zużycie
też jest dostępna i ona powinna pokazać inne. Natomiast te same dane, tu oprócz prędkościomierza, jeszcze możemy mieć tutaj. I tutaj zobaczymy długookresowe spalanie 10,8 przy 48 km na godzinę średniej. Przy przejechanych 2394 km plus 489 w trybie eko. Czyli to, spala, no, to jest takie bardziej z szerszej perspektywy spalanie. I znowu tutaj sobie zmieniamy opcję tego, co jest dostępne na środkowym menu, na przykład zużycie paliwa średnie i chwilowe i zużycie prądu, także średnie i chwilowe. Przepływ energii też widzieliśmy, natomiast wróćmy jeszcze do tej deski, bo to jest naprawdę najlepszy numer. Progresywny widok, kiedy nagle na środku jest prędkościomierz i zużycie mocy i teraz znowu po lewej się bawimy. Te same dane, tak, taka, proszę bardzo, tutaj przebiegi. I dajmy sobie, zobaczmy, na prawej na razie mamy dane spalania, więc sobie przerzućmy. Proszę bardzo, jaki mamy dziś dzień, możemy mieć znowu mapa. Najróżniejsze opcje, no po prostu, szczerze mówiąc, ciężko mi było policzyć w ogóle, ile najróżniejszych opcji jest tutaj kształtowania tej deski rozdzielczej, ale finał jest taki, że jesteśmy w Mercedesie klasie, w samochodzie absolutnie fantastycznie eleganckim, który bardzo mi się podoba pod tym względem, wręcz wzorcowym, w którym na początku wydawało mi się, że jest nawet trochę tak mało nowocześnie, no nie użyłbym słowa smutno, ale jednak, że jest tak, no może nazbyt klasycznie, jeżeli może być nazbyt klasycznie. Tymczasem okazało się, że jest to samo ultra nowoczesne, jeśli chodzi o wykończenie wnętrza. Natomiast tak, zobaczmy jeszcze, co tam siedzi w ofercie. Jeśli chodzi o porównania, to tutaj dość szybko. Cena wyjściowa tego auta 289 700, na pewno ta wersja kosztuje więcej, jak to w Mercedesie. Za te dodatki się dopłaca. Jak już mówię, ma 211 plus 88 koni mechanicznych, 6,2 sekundy do setki, 9-stopniowa skrzynia biegów, 33 km producent deklaruje, że przejedzie na baterii. Dla porównania Volvo S90 T8. Nie jeździłem S-ką akurat T8, ale jeździłem XC90 T8, więc znam ten napęd dość dobrze. Bardzo ciekawy, na dzień dobry on jest już w AWD, tylko że tam jest rozdzielność, że przednia oś ma osobny napęd i tylna oś ma osobny napęd i to sprawia, że są pewne niestabilności w aucie, ale ma o wiele lepszą trakcję. No i Volvo tutaj przede wszystkim nadrabia mocą silnika spalinowego, bo benzynowy 87 koni, czyli w zasadzie niemal identycznie jak tutaj, spalinowy 320 koni, bo to jest 2 litry turbo, więc ma do setki 4,8 sekundy, znacznie lepiej i jest to też auto odpowiednio droższe, 332 700, ale jeszcze raz, jeśli chodzi o układ napędowy, o wiele lepsze osiągi. Jeśli chodzi o styl i wykończenie auta, znaczy ja byłem zachwycony nową S90 i dla mnie XC90, a szczególnie XC60 to są samochody w swojej kategorii absolutnie topowe, do których naprawdę i Mercedes i BMW no muszą się już tutaj, już tym bardziej Audi, no muszą się napocić, żeby dojść do tego poziomu. Natomiast jeśli chodzi o ten typ aut, o te flagowe limuzynki, typu E-klasa i piątka, no to tutaj Volvo, mimo tego, że jest super zrobione w środku, bardzo fajnie, to jednak po wyjściu do E-klasy czy do piątki człowiek widzi, że to jeszcze nie jest to. Tak więc, no i też jeśli chodzi o prowadzenie. Tak więc, ja bym jednak chyba wolał, znaczy wszystko zależy od oferty i od gustów, ale jednak no, uważam, że bardziej premium i bardziej ekskluzywnie czuję się w samochodach takich jak ta E-klasa niż w S90. Natomiast sam napęd, no inne parametry, mocniejsze. No i na koniec BMW 530e, czyli bezpośredni konkurent. Tutaj mamy mniejszą moc silnika benzynowego, 184 konie, 95 koni za to w elektryku, czyli jak to musi śmigać na elektryku, takie samo przyspieszenie i 50 km deklarowanego zasięgu na silniku elektrycznym. Ciężko mi porównać, bo nie jeździłem piątką hybrydową, więc nie wiem, jak te masy się przełożą. Natomiast jeśli chodzi o zwyczajne samochody, no to jednak tak bardzo jak lubię E-klasę, to moim faworytem w tym segmencie jest piątka z tego względu, że ma absolutnie fantastyczny układ zawieszenia, czyli ona na przykład w tych opcjach bardziej miękkich wydaje się, że się kładzie, że jest taka, no po prostu kładzie się, tak? Nurkuje przy hamowaniu, chociaż dość sprężyście. Potrafi się tam przechylać w zakręcie, ale idealnie zaraz po zakończeniu manewru wraca do stabilności. Świetnie pochłania nierówności, a przy tym idzie jak po szynach, no po prostu trzyma się jakby była bardzo, bardzo sztywna. Więc tutaj moim zdaniem beta wygrywa pod tym względem. Natomiast ostatecznie jest to cały czas kwestia subiektywnego wyboru. Tyle jeśli chodzi o taką Mercedesa z tyloma nawiązaniami do Formuły 1. Dzięki wielkie za tę przyjażdżkę i zapraszam do kolejnego ciekawego samochodu.